Konrad, tydzień przed świętami rozegraliście 3 mecze i chyba z uśmiechem na ustach jechaliście do rodzin, bo trzeba przyznać, że 7 punktów i obroniony rzut karny w doliczonym czasie gry to taki dobry dorobek w tym okresie. No na pewno jest to budujące, że zdobyliśmy tyle punktów w ostatnich meczach, gdzieś taktyka nasza się sprawdza, punktujemy i to jest najważniejsze w tej lidze, bo wiadomo, czasami można być lepszym z przebiegu gry, ale nie zawsze odzwierciedlają to punkty, a teraz może i mamy właśnie taką taktykę, która może się nie podobać czy kibicom, czy komukolwiek, kto obserwuje naszą grę, ale najważniejsze w tej lidze to jest punktować i my mamy swój cel i chcemy krok po kroku do niego dążyć. W tych meczach gdzieś dostrzeżono zresztą już na początku sezonu twoją szybkość i trzeba powiedzieć, że ten atut bardzo przydatny jest przy waszym stylu gry, gdyż szybkie piłki, szybkie akcje skrzydłami potrafią rozerwać obronę rywali. Cieszy mnie to, że mogę pomóc drużynie swoim osobom. Mam nadzieję, że będzie tak do końca sezonu, ale tak jak mówię, te aspekty osobiste, gdzieś tam indywidualne, wszystko schodzi na bok. Dla mnie, ja tu przyszedłem, żeby walczyć o najwyższe cele, tak jak tutaj jest nastawiona drużyna również na to samo i co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że w czerwcu będziemy z uśmiechami na twarzy kończyć sezon. Grudziądz, bardzo niewygodny rywal. Jesteście już po analizie, wiecie czego spodziewać się po tym przeciwniku? Znaczy ja tam znam kilku zawodników osobiście, ale na pewno trener nam przedstawi. Jedziemy dzień wcześniej na zgrupowanie, także na pewno analiza jeszcze będzie i gdzieś wnikliwiej się przyjrzymy temu zespołowi i mam nadzieję, że zapunktujemy. Chyba wszyscy kibice po tych ostatnich meczach trzymają kciuki, żebyś strzelił bramkę, bo na razie jest ta tendencja, że jak trafiasz, to wygrywamy. Więc chyba trzeba tego tobie życzyć, żebyś w każdym kolejnym spotkaniu gdzieś pisał się na listę strzelców, a zespół dopisał 3 punkty. No, najważniejsze, żeby zespół wygrał. Jeśli coś się uda strzelić, to czy asystować, to bardzo fajnie. No, mam nadzieję, że będzie dobrze w Grudziądzu i zdobędziemy 3 punkty. Z Michałem Fidziukiewiczem chyba dobrze ci się współpracuje, bo chyba taką okrasą było to spotkanie z Górnikiem Zabrze. Najpierw piękna asysta, później Michał Fidziukiewicz też wpisał się na listę, więc gdzieś to chyba między wami ta tak zwana chemia jest. No, Michał to dobry napastnik. Często rozmawiamy na treningach, gdzieś tam ćwiczymy różne jakieś zagrania, czy dogadujemy się podczas meczów. Fajnie, że ta współpraca kwitnie i oby jak najdłużej. W takim razie zdrówka i 3 punktów w Grudziądzu. Dziękuję bardzo.